Dobry wieczór. Joanna Łucka-Szczygieł. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Odwilż zbliża się wielkimi krokami. Już od niedzieli możemy liczyć na dodatnie temperatury, ale do tego czasu będzie jeszcze chłodno i spadnie przynajmniej kilka centymetrów białego puchu. Dzisiaj w nocy będzie padać we wszystkich regionach, z tym, że intensywnie ma padać tylko na południu. To będzie zimna noc, zwłaszcza na wschodzie Polski, bo tam temperatura spadnie do minus 6 stopni. Zdecydowanie mniejszy mróz na zachodzie, tutaj stopień poniżej zera. W regionie łódzkim dużo chmur, lokalnie będzie pruszyć śnieg, a na termometrach zobaczymy minus 3 stopnie. Przy gruncie może być jeszcze trochę zimniej. Ciśnienie będzie spadać, w nocy na barometrach 1002 hektopaskale. Jutro dzień pochmurny, bez przejaśnień i bez rozpogodzeń, za to z przelotnymi opadami śniegu na południu i na wschodzie Polski. Poza tym dużo chmur, ale jeśli popada, to tylko słabo, symbolicznie. Najzimniej ponownie na wschodzie, minus 4 stopnie, a 0 w miastach zachodnich. W naszym regionie utrzyma się ujemna temperatura, to minus 1 stopień. Oprócz tego dużo chmur, bez szans na to, że zobaczymy słońce, a na krańcach południowo-wschodnich województwa spodziewamy się opadów śniegu. Wiatr niezbyt silny na szczęście, ciśnienie z tendencją spadkową, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Co czeka nas w kolejnych dniach? Jak już Państwu zdradziłam, na początku przyszłego tygodnia zrobi się wyraźnie cieplej. Temperatura w poniedziałek wyniesie 4 stopnie. Natomiast weekend pochmurny, jeszcze z opadami śniegu. A w kolejnych dniach tego przyszłego tygodnia prawdopodobnie na dłużej zaświeci dla nas słońce. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.